Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Real Boxing. No i co, wracamy po przerwie. Zaczynamy od siłowni, którą mam odblokowaną, ponieważ troszeczkę walk toczyłem między nagraniami. No i co, zaczynamy. Już jest troszeczkę trudniej. Bo są dodatkowe guziki. Już szczerze powiedziawszy, już jest bardziej skomplikowanie. Bo już mamy i O, K, L, no i jeszcze przecinek i kropka, więc już nie jest tak łatwo jak było. No ale miejmy nadzieję, że jakoś damy radę. Najgorsze jest skakanka, bo on tutaj się zatrzymuje, jak się pomylę. I zanim on zacznie na nowo, to jest mordęga. Dajesz, dajesz. Widzicie? Zatrzymał się, to już zwolniło bardzo. Koniecznie muszę tego pada ogarnąć, podłączyć. Wtedy może będzie mi łatwiej. No. Jedziemy. To jest tyle dobre, bo tutaj są tylko prawy, lewy, prosty, czyli tylko i o. Nic więcej nie trzeba wciskać oprócz tych dwóch guzików. Ajajaj, troszeczkę z braku do następnego awansu. No ale cóż, dobra. 5 walk trzeba stoczyć oczywiście. Możemy sobie to teoretycznie dokupić punkty. Ale spróbujemy na razie tak. Tutaj w sumie mamy przewagę tylko siły, ale może to być znaczące. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. 10 zwycięstw przez knockout, jedno zwycięstwo przez punkty. Mam nadzieję, że tą pasę podtrzymamy. Podtrzymamy, dobrze. Też ma siłę skubany. Dobra, padł. Ale wstanie, no bo to już jest wyższy poziom, a nie tam. O! Powiem wam zaskoczenie bardzo. Nie spodziewałem się tego kompletnie. No to grubo. I to lecimy dalej. O. Miejmy nadzieję, że się uda. Najgorzej nie mogę jeszcze rozpracować dokładnie, jak unik zrobić, w którym momencie i kontratak wyprowadzić. To jest jeszcze dla mnie troszeczkę skomplikowane. No, jak widać, bez tego też jakaś sobie daje radę, także myślę, że jakoś tak tragicznie nie jest. Accurate punch.
No już nie bij. Podejdź do niego. No dajesz, dajesz. Ja nie dam rady znowu. Masakra. Mam niby wykupione to, żeby pomóc, tak, w wygrywaniu. Ale jest dalej ciężko. Padł, ale w stanie raczej, jednak silny zawodnik. Wytrzymały bardziej, bo może nie tyle co siła, tylko wytrzymały. Jest. No właśnie. No nie no. Ale dostał. Aż się zachwiał. Dobranoc. No i ładnie, kurde, 7 minut odcinka, już dwóch rozwalonych. Ale wyczułem teraz bardzo mocnego przeciwnika. Ile kasy dostaliśmy za to? 450. Co w sumie zwykle. Aha! Wyższy poziom, czekajcie, czy na pewno tak? No tak, to jest... Gościu jest dużo słabszy. O, lepiej dla mnie. Nie ukrywam, prawda? Dobra, jedziemy z koksem. No, jedziemy, jedziemy. Dobranoc. Wstaniesz, kolego, czy nie? Wstał? Ledwo co, ale wstał. Ale zbyt dużo w tej rundzie już nie zrobił. Jeszcze wstał. No teraz przynajmniej jakieś ciosy zadał. Jeszcze wstaniesz? Jeszcze wstał? Nie no, ja w gościa już nie wierzę, co nie? Takie od niechcenia. Nie no, gościu jest niesamowity. Przy
trzy razy na deskach i wstał. A już chyba koniec gościu, co? Nie no, nie wierzę, powiem wam, nie wierzę w to, co się dzieje. O, dostałem gonga. Ale taki od niechcenia, prosty. Koniec. No, jest moc. Ale no, jeszcze z nikim się nie męczyłem, tak jak z tym gościem. Mimo, że był dużo słabszy, tak, w punktacjach, a... Tutaj? No, wytrzymałeś tylko, to w sumie. Więc sobie wytrzymałeś do kupy. Bo faktycznie wytrzymałości mam mało. Ja bym sobie dokupił. Poczekajcie. Sprawdzimy tutaj. Super, bo to przyspiesza regenerację zdrowia w trakcie walki. Clinch mamy. Pomaga ci wygrać minigrę clinchu. W trakcie czerwca to mówię, mało mnie dotyczy, bo rzadko mam przerwy, tak? Ułatwienie sobie podniesienie się po nokaucie. Redukuje stratę wytrzymałości dla wszystkich haków. Sobie. A ja gram dużo. Czekaj, nie zmieniłem. A ja gram dużo sierpami. To mogłoby mi to pomóc w sumie. No dobra, zobaczymy. No, gościu jest szybki. Pierwszy raz udało mi się chyba zrobić ten unik i kontratak wprowadzić. Dobranoc. Jak ten unik i kontratak ładny był, kurde, powiem wam. Udało mi się akurat. Ale to nawet nie wyczuć, tylko no po prostu chciałem się zaraz bronić, tak? Akurat go się w tym momencie zaatakował i udało się. Drugi raz leży. Zobaczymy, ile razy ten będzie leżał na deskach, zanim się podda. No kurde, to już jest jednostronna walka w ogóle. Jeszcze coś tam bije, nie mówię, że nie. No, ten kontratak też był piękny. Hit.
Ojejku, to już trzeci raz będzie leżał, czy czwarty? Już nawet jakoś przestałem liczyć. No nie! Nie udało mi się go zakotować. Trafiony 41, wyprowadzony 65, trafiony 29, wyprowadzony 36. No wiadomo, on ma mniej pomyłek, ale mniej ciosów, tak? Kurde, było tak blisko. No i jak teraz? Staniesz kolego, czy jeszcze nie? Czy już nie? No, nareszcie. Gościu, bo zacząłem się z tobą męczyć. Ja was ogólnie już teraz zapraszam do zostawienia łapki w górę bądź w dół do oceny mojego filmu, ponieważ każda ocena, pozytywna lub negatywna, wpływa na rozwój mojego kanału, daje mi jakąś tam motywację i zwraca mi uwagę, na co ja mam zwrócić uwagę, tak. Daje mi to do zobaczenia. Widzę tak po prostu. Kolejna sprawa. Zapraszam was na mojego fanpage'a, gdzie macie link w opisie, ponieważ tam macie zawsze informacje o nowym odcinku. Jeszcze jedna walka. Tam macie informacje o nowym odcinku. Będzie ciężko, ale dam radę. Więc myślę, że warto. Zresztą też wrzucam tam informacje odnośnie streamów, które pojawiają się u mnie sporadycznie, powiedzmy, ale się pojawiają. Są to streamy z różnych gier, najróżniejszych. Informacja jeszcze dla takich widzów, którzy może są jakoś od dawna. Jestem w trakcie już takiego bardzo poważnego ogarniania modów do farminga. Trafiłem na osobę, która mi w tym niesamowicie pomoże. Mianowicie niektóre mody centralnie pode mnie po prostu zrobi, tak? Coś, co bym potrzebował, co bym chciał. Także jeszcze troszeczkę i naprawdę seria z farminga z powrotem ruszy na bardzo fajnej mapce. No i wrócimy do korzeni, tak? Do filmu, do serii, która była pierwsza na moim kanale. Wiem, że jest też parę osób, które jakby, że tak powiem, w sumie tęsknią za tą serią, bo to ta seria najbardziej mi się podobała na tym kanale. Planuję kilka zmian na kanale, ale o tym to myślę, że... O, już padł. Fajnie. Ale o tym to myślę, że powiem z czasem, gdy już co nieco wymyślę. Poplanuję jakieś nowe serie, coś powprowadzać, jakieś takie jednostrzałowce, tak jak mówiłem. User disconnected from your channel. A, zapomniałem się rozłączyć z TeamSpeakiem. No to przepraszam was bardzo. O, teraz będzie jazda. To teraz muszę się bardziej skupić. No i planuję właśnie takie pojedyncze filmiki, które będą się raz na jakiś czas pojawiały, typu na przykład jakaś berka w H1Z1, meczyk jakiś tam CS-a, czy jakaś misja, czy jakaś fajna mapa z workshopu, czy na przykład, nie wiem, może w Grida w końcu uda się któregoś dnia usiąść, posiedzieć, pograć z chłopakami, czy tam kto będzie po prostu chciał i z dziewczynami również, bo wiem z tego, że chyba Ania ma, także myślę, że też by chciała zagrać. Left 4 Dead też w końcu chcę ruszyć, ale... No ale, cały czas jest to jakieś ale, tak? Teraz jestem jeszcze na etapie szukania pokoju, co też nie jest tutaj takie łatwe. Też dlatego mam ograniczony czas. Ale myślę, że z czasem faktycznie... Mam... Najważniejsze w sumie, że mam plan chyba, jak chcę, żeby to wszystko wyglądało. Jak chcę, żeby ten kanał wyglądał, co chcę na nim go wrzucać. Mam pomysły, jakie serie bym chciał. Myślę, że to jest już dużo.
No i mam nadzieję, że uda mi się z czasem to faktycznie osiągnąć. No to wiadomo, wszystko pod warunkiem, że... Tak naprawdę, że będę miał tu motywację od was, tak? Czyli łapki, komentarze, jakieś opinie. Bo to naprawdę pomaga. W tym momencie jakoś nie zależy mi na łapkach, żeby o, był łapkowany film, tak jak nie wiem, bo coś tam, tak? Faktycznie łapkami najbardziej, moim zdaniem, fajnie jakbyście wyrażali, tak? Czy wam film się podobał, czy nie, tak? A kolejna w sumie sprawa, że wiadomo, czym więcej wyświetleń, czym więcej łapek, film dociera do większej liczby osób, tak? Tak jest zrobiony schemat YouTube'a, no i faktycznie tak jest, że jeśli łapkujecie film, no to on gdzieś tam powoli, powiedzmy, będzie się wyświetlał, tak? Jeśli nie jest łapkowany w ogóle i nawet ma tam trochę wyświetleń, to tam za bardzo jakoś się go nie pokazuje nigdzie, no bo nie ma tych łapek, tak? Dlatego to w sumie jest dla mnie ważne, żebyście łapkowali, komentowali, jeśli macie możliwość, to również udostępniali. 21 minut, spróbujmy jeszcze ten półfinał. O, z takim gościem półfinał. Okej. Rozegramy półfinał, a następny odcinek zostanie prawdopodobnie, chociaż zobaczymy może. A może już skończymy tą mistrzostwa? Zobaczymy zaraz. Również zapraszam do linków na kanał Erwina, Swiatka, do wszystkich kanałów, które są w polecanych i zarówno tych w opisie. Właśnie w opisie mamy kanał Erwina, który też tam nagrywa na YouTube'a, teraz sporadycznie, ale faktycznie te jego serie, które były do tej pory, były naprawdę fajne i miło, przyjemnie się oglądało w wolnych chwilach. No Swiatka to już większość z was zna, tak jak to już powtarzam się ja za każdym odcinkiem, ale również zapraszam do niego na kanał. U niego też znajdziecie kilka fajnych serii. Poważnie półfinał, po jednym padł jeden raz i od razu knockout. Śmiesznie. No ale cóż. Finał. No dobra. 22 minuty. A co nam szkodzi? Próbujemy. Nie ma to tamto. Trzeba wygrać ten finał. Chociaż wyczuwam tutaj problemy duże. Gościu ma dużo większą większą wytrzymałość niż ja. I szybkość. Na razie serie będą się pojawiać tak, jak się pojawiały do tej pory, czyli w poniedziałek mamy Real Boxing, w środę mamy Far Cry'a, w piątek mamy Call of Juarez, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, a w niedzielę Forest. Z Forestem zawsze są największe problemy, bo niestety zgrać ekipę ciężko jest. Co chwilę coś wiadomo wypada temu i tak ciężko się zgrać, ale w tym tygodniu planuję to dużo wcześniej zaplanować. Masło maślane. Planuję wcześniej to zorganizować i nagrać to już nawet, nie wiem, w wtorek, w środę, coś tego typu, żeby mieć spokój i wiedzieć, że na pewno mam to nagrane. Oczywiście mam nadzieję, że chłopaki dalej będą chcieli uczestniczyć w mojej serii. No i brawo! Mamy to! Mistrzostwo jest nasze. Szczerze zastanawia mnie, zdobyliśmy dwa mistrzostwa. Walkę kogutów mamy. Starcie mistrzów mamy. Nie no, to w sumie faktycznie 66%. Przed chwilą jeszcze było 50%, więc... I teraz będą legendy boksu. To... Sprawdzimy, jaka będzie pierwsza walka. 91 na 93 na 90. No to patrzcie, tu ma 5, tu ma 11 punktów i tu ma 7. No to ja wam powiem, że... Boże, kasy w sumie mamy sporo. Mamy wytrzymałość. Ja bym poszedł jeszcze 300.
Gdzieś jeszcze nie stać. Tu albo tylko to jeszcze wytrzymałość sobie kupimy. No i zostało nam 10. Gościu i tak jest dużo lepszy. 91, no 87, 93. No ale powiem wam, nie będzie już tak tragicznie. 3 walki. Ja sobie stoczę 3 szybkie walki, ale to już poza nagraniami. Jakiegoś tam z przeciwnika wybierzemy, ale to już później. Przepraszam. Także zrobimy siłownię. Może spróbuję znowu zrobić 2-3 razy siłownię, żeby podbić sobie trochę te punkty. No i będziemy startować w legendach boksu. Także co, dzięki za oglądanie. Zapraszam, tak jak mówiłem, do subskrybowania, do lajkowania, komentowania i trzymajcie się do następnego. Na razie. Pa, pa.